Prawda futbolu z Wrocławia. Prawda futbolu z Wrocławia. Mateusz Chomiczewski, kazaliśmy troszeczkę na siebie czekać. Witam cię, Mati. Jeszcze raz. Cześć. Football Roots to jest taki blog, dla którego pracujesz, który współtworzysz. Natomiast też jesteś z grupy scoutingowej Football Collective. Tak jest, tak widać. Koszuleczka jest. Siema, siema. Dajcie znać, czy wszystko dobrze słychać, bo dzisiaj chcemy zacząć cykl, którego nie porzucę na kanale Prawda Futbolu. To jest cykl Prawda Szkolenia. Wymyśliłem to kilka tygodni temu. Przyszedł czas, żeby to odpalić. Mieliśmy fajną rozmowę telefoniczną. Słychać elegancko. Dostaję hasło. Nie zdążyłem zobaczyć od kogo, ale słuchajcie, bardzo cenię sobie społeczność Prawdy Futbolu. Mówić trochę głośniej, bo jest git, witam. Słuchaj, Mati, musisz mówić głośniej, żeby. Dobrze. Bo ja to mam czasami tak, że mówię głośno, tak? To dzisiaj koledzy z Pulsu Biznesu coś ogłaszają, zrobili pastisz redaktora Mateusza Borka i Romana Kołtonia. Można, panowie, bawcie się dobrze. Słuchajcie, my tu pijemy lemoniadę. Kolega Mati zamówił soczek, bo tak jest. Coś chorujesz, tak? Tak, no, trochę taka, witaminy, nie? Taka pogoda, no niestety, u nas we Wrocławiu. Mati, słuchaj, jak to mówi redaktor Dariusz Szpakowski, nie przedłużajmy, zaczynajmy. Co z tym scoutingiem? Bo spotkaliśmy się po to, żeby porozmawiać o scoutingu. Powiedzmy prawdę na początek, spróbujmy sformułować jakby główną tezę. Jest scouting w Polsce, czego nie ma? Jest, ogólnie jest, no, czego jestem na pewno przykładem. No, mamy grupę scoutingową, która już działa, już służy kilku klubom, więc ten scouting jest, aczkolwiek no to jest jeszcze taki temat no bardzo świeży u nas w Polsce. To powinniśmy mieć tu świadomość, że no te grupy scoutingowe, te siatki scoutingowe, które tworzą kluby, to są siatki bardzo świeże, one gdzieś powstawały w przeciągu ostatnich kilku lat, gdzie... No, nawet rozumiem w takich klubach jak Lech Poznań, Legia Warszawa czy Zagłębie Lubin. Tak, no, ja powiem szczerze, no, interesuję się tematem od dawna. No i kiedy mam do czynienia gdzieś tam z informacjami z Europy i czytam, że tam już w latach 90., 80. gdzieś tam siatka skautów przekraczała x ludzi na całym świecie, No to teraz porównując to z naszymi klubami ekstraklasy, które chwalą się, że mają siatkę 20 czy 10 skautów, no to ja się z tego cieszę oczywiście, z tego powodu, nie? Pytanie jest, czy Lech ma najlepszy scouting w Polsce? Prawdopodobnie ma rozwinięty scouting, tak? Czy najlepszy? Ciężko mi to stwierdzić, bo też no, powiedzmy sobie szczerze, no ja nie jestem tam w tym klubie, nie widzę tego, co tam się dzieje fizycznie, jakie są te raporty, kto je tworzy, na jakiej podstawie. Wiecie, to też jest tak, że klub no, nie zdradza takich swoich metod scoutingowych stuprocentowo. Znaczy, gdzieś co, w mediach. Ja znam dobrze wiceprezesa Lecha, Piotrka Rutkowskiego, i myślę, że on bardzo dba o to, żeby to byli fachowcy, żeby ten scouting był rzeczywisty, żeby ten scouting opierał się na iluś tam obserwacjach, na arkuszach obserwacyjnych. Oczywiście Berkruta też czasami ściągnął, tak. Nie tylko Amarala. Natomiast czy Tibę, zdarza im się czasami duża wpadka, ale jakbym tak ocenił na 10 przyjść transferów, tak, czy to są czasami, Lech też lubi wziąć za darmo, chociaż ostatnio zapłacił, żeby mieć wartościowych piłkarzy tu i teraz w walce o mistrza Polski, to oni tak 2/3 raczej na tak bym ocenił te transfery, nie? No, wiesz, zależy jakie kryteria tutaj przyjmiemy, tak. bo ja zawsze mam, jak myślę sobie o scoutingu w Polsce, to zawsze sobie stawiam pytanie, czy dany zawodnik przychodząc do ekstraklasy rzeczywiście podniósł poziom tej ekstraklasy? Czy podniósł poziom ekstraklasy? Tak. Jest. Dokładnie, bo chcesz to jest... się znęcać nad Berkrutem. To nie jest jedyny przykład, wiesz, no Michał Raduc na przykład, no nie wiem, tak. Czy kojarzysz zawodnika. Znam. No właśnie. No, sprawdzam je z Lecha, no co ty? No właśnie, no i to, no jest, podniósł. To jest zawodnik, no właśnie, kto go będzie kojarzył za 2-3 lata, jak on już z Polski odejdzie. Brawo, to bardzo dobre, bardzo dobre. Wiesz, bardzo dobre. A teraz jeszcze ci powiem jedną rzecz. On przed przyjściem do Lecha Poznań, rundę przed przyjściem do Lecha Poznań. Mówisz. Dwa mecze. Rozegrał dwa mecze i teraz ja się zastanawiam. No czasami podstawie... Lech korzysta z okazji, wiesz, że taki piłkarz inaczej byłby nie do wzięcia. Ale powiem ci tak, musisz oddać, że Rudniewa
No chłopaki wyskały, to Newa, wiesz, wzięli za darmo, pół darmo, albo za jakąś kwotę, a później to jest wydarzenie takie Rudniew, tak, sprzedane za wielkie pieniądze, tak? Czyli to nie jest tak, że nie potrafią wyskautować w Lechu Poznań. Tego nie mówię, że nie, tylko wiecie, no teraz pytanie, bo możemy sobie tutaj teraz liczyć, na ile ostatnich transferów Lecha Poznań rzeczywiście ci zawodnicy... Pozdrawiamy Głogów, pozdrawiamy Lubin, pozdrawiamy w ogóle wszystkie miejsca w Polsce i okolicach, ale musimy tu się skoncentrować na tej dialogu. Czy ci zawodnicy, no na ile oni rzeczywiście podniosą ten poziom ligi, bo no ja szczerze mówiąc wciąż będę przekonany i nikt mnie do tego nie przekona, że zawodnik z zagranicy sprowadzony jest lepszy od naszego polskiego zawodnika. Nie, no czasami się zdarza, tak? Zdarza się, aczkolwiek zastanówmy się, dlaczego to się zdarza. Dlaczego ten zawodnik, grając gdzieś tam na Białorusi, czy no dobra, to dam Ci przykład. Lech wyskautował kiedyś piłkarza, który się nazywa Semir Stilicz, który wracał później do klubów polskich, tak, prawda? No była to wartość polskiej ligi. Myśleli, bo on, coś mamy problem z połączeniem, ale mam nadzieję, że za chwilę wrócimy. Dajcie znać, czy widać, czy słychać, czy to działa, jeśli chodzi. Witam, łapki, suby. Bardzo poprosimy o łapki i suby, czyli to samo. A nie, suby to subskrypcje, tak. Pozdrawiam panowie, Bielawa, już okej, mimo że to się kręci, to jest okej, dobra, niech się kręci, widać, słychać, pozdrawiania, widać, wszystko działa, coś nam się tutaj kręci, ale działa, wróciło po przerwie, słuchajcie, okej, to zacznijmy, Stilicz, to nie był przykład dobrego skautingu w młodym wieku, z możliwością prawdopodobnie zarobienia na tym piłkarzu, prawda? I jest coś takiego, że oczywiście on był za wolny na Bundesligę, wiesz, FC Köln, kilka razy go oglądało i talent techniczny, słyszałem, przekonywał skautów FC Köln, ale brak tej szybkości powodował, że tak, no gwiazda w Polsce, ale w Bundesligę się nie nadawał, nie? Nie, jasne, ja tutaj absolutnie nie mówię, że działania skautingowe u nas w Polsce no, są skazane na porażkę i tutaj no, nie mamy specjalistów. Oczywiście, że mamy, tylko że też zastanówmy się, no, jak nasza polska liga powinna dzisiaj wyglądać, bo jeżeli na 10 zawodników sprowadzanych do Polski jeden gdzieś tam ma szansę zostać sprzedany na zagranicę za dobre pieniądze, no to ja takiej rzeczywistości nie przyjmuję. To jest dla mnie za słabe. To jest za słaby proces i trzeba go wspierać, bo niestety no, nie damy rady dogonić Europy, bo sam wiesz, no, ostatnie nasze wyniki w Europie, tak, jakie odnotowały nasze polskie kluby, no przykład Legii Warszawa, która dostaje lanie od Dine Lounge. Mm-hmm. Gramy tam... Myślałem, że Legia nie pojawi się tutaj, ale nie, dobra, musi się pojawić. Tak. No, gramy tam zawodnikami, którzy przychodzili rzeczywiście w takiej narracji gwiazd, na przykład Ligue 1, tak? Mm-hmm. No, gdzie teraz, no spójrzmy, kto przyszedł. Mówisz, że Remi to gwiazda Moulin, Ligue 1? Moulin na przykład. No Moulin tak? coś sobie miał, no. Czy Remi, no powiedzmy no, Remi sobie, że... No, trochę nad wagi, zawodnicy ale przyszli. Jest... Z FC Metz, z tego no, tak, co kojarzę. No, FC Metz, z nimi? FC Metz spada z ligi. Mhm. I teraz my ściągamy takich zawodników do Polski, a potem się dziwimy, że ci zawodnicy, którzy odpadli z Ligę, i to odpadli z klubu, nie który walczył o europejskie puchary czy o Ligę Mistrzów, tak? Gdzieś tam o Ligę Europy, tylko z klubu, który spadł z ligi. I my potem ich ściągamy, robi się duży szum wokół nich w Polsce. Jasne. I potem my się zastanawiamy, no czemu ten zawodnik, czemu tymi zawodnikami nie jesteśmy w stanie dostać się do Ligi Mistrzów? No, ja rozumiem. Ja, w ogóle wiesz, znasz moje zdanie, że jest handelek piłkarzami w Polsce. To jak sobie cofniecie po tym europejskim w topie, ja taki materiał nagrałem, że kiedyś był handel meczami, a teraz jest handelek piłkarzami. To mnie strasznie martwi. Więcej ci powiem. Dzisiaj byłem w Górniku Złotoryja, rozmawiałem z prezesem i prezes Górnika Złotoryja, drużyny grającej w czwartej lidze, powiedział mi tak, a mieliśmy przed chwilą rywala, który miał czterech obcokrajowców w składzie. Ja mówię, gdzie? W sparingu? Nie, mówi, w czwartoligowym meczu o punkty, czterech obcokrajowców w składzie, dwóch Brazylijczyków. Ja mówię, skąd ci Brazylijczycy? No, ale... Mówi, ale tak cięcy ci Brazylijczycy, wygraliście? Wygraliśmy.
Górnik Złotoryja wygrał z jakimś klubem, nie pamiętam nazwy, nie zapomniałem. Nie wiem, czy to nie jest być może LZS Piotrówka, bądź może, LZS, był taki klub u nas właśnie koło na Dolnym Śląsku, tak? Tak. Który, gdzie tam na treningach w ogóle, były treningi, gdzie przychodziło dwóch Polaków tylko, wyobraź sobie. Dwóch Polaków, reszta to Afryka, Ameryka Południowa. No i zastanówmy się, no bo ja będąc mieszkańcem tej miejscowości, no przepraszam, no ja bym się no mega wpienił. Piotrówka jest w Opolskim, nas tu szybko było. No. Tak, przepraszam, w Opolskim. Ja bym się no mega wpienił, dlaczego mój syn, który chodzi na tę ligę, ogląda ten zespół, nie ma szans przebicia się w pierwszym składzie, a sprowadzamy sobie tutaj zawodników z innych kontynentów. Pytacie, kim jest mój gość, to ja jeszcze zacznę tak. Mateusz Chomiczewski, blog Football Roots, natomiast grupa scoutingowa Football Collective. Tak jest. I chciałbym, żebyśmy zanim wejdziemy w szczegóły, w detale tego scoutingu w Polsce, przedstawili, o co chodzi z tą grupą Football Collective. Co wy chcecie osiągnąć przez scouting? Tak. Czy w ogóle robicie to dla kasy? Nie, absolutnie nie dla kasy. Powiem ci szczerze, że mamy w swoim zespole samych wolontariuszy. Wolontariuszy. Tak jest. Ilu? Ilu? 12 obecnie mamy skautów. 12 skautów. Którzy jeżdżą, oglądają mecze, polecają zawodników, piszą oczywiście dokumentacje specjalne, które potem służą nam do rekomendacji danego zawodnika klubom, tak? Tak. Aczkolwiek oprócz tego mamy jeszcze programistów, którzy programują dla nas z platformy footballcollective.pl, na którą oczywiście zapraszam. Zapraszamy. To jest platforma, która no właśnie pozwala młodym zawodnikom, ale nie tylko młodym, ale po prostu zawodnikom, którzy chcą się rozwijać, chcą znaleźć sobie nowe miejsce do rozwoju swojego, pozwala znaleźć właśnie klub. Tak jest. Czyli to jest taka platforma, gdzie ty jako zawodnik możesz... A co, rejestruje się? Tak jest. Rejestrujesz się, tworzysz konto, wrzucasz tam swoje materiały wideo, wrzucasz wszystkie informacje, które są potrzebne. Ktoś mi musi to nakręcić, ale rozumiem, że brat mógłby mi nakręcić. Jak tam. Na przykład, no powiem ci szczerze, że dzisiaj większość klubów no na tyle już jest rozwinięta, powiedzmy technologicznie, że nagrywają sobie mecze, analizują której te mecze. Lice? Powiem ci szczerze, zapomniałem zapytać prezesa Górnika Złotoryja. Ostatnio byłem, powiem ci, no może nie ostatnio, kilka miesięcy temu na meczu A-klasy Świt Cięcina w ogóle. To była skautowałeś kogoś? A klasa i powiem ci, patrzę, że facet wyciąga profesjonalny statyw, kamerę i nagrywa pełne 90 minut tego spotkania. Że chłopaki lubią wieczorem obejrzeć, nie, co tam grali. Potem się okazuje, że te materiały są wykorzystywane, czy to przez trenerów, bo mamy bardzo ambitnych trenerów i powiem szczerze, że jestem mega zaskoczony poziomem czasami wiedzy takiego trenera, który gdzieś tam właśnie utknął w piątej lidze, w A-klasie czy w jakichś ligach juniorskich, bo rzeczywiście trenerzy są coraz lepsi, tak ja uważam, w Polsce i oni ja często dla własnych potrzeb rejestrują te mecze. Ja byłem zaskoczony, bo dzisiaj w Złotoryi Górnik Złotoryja okazuje się zatrudnia 8 trenerów, 4 z licencją UEFA. Czwartoligowy klub, ale pracuje też solidnie z młodzieżą, 200 chłopaków tam jest. Proszę bardzo. Czyli o to chodzi, dokładnie. To, taki futbol mnie interesuje. Tak. Taki futbol, to ja tak chcę rozwijać futbol. Dokładnie sformatować tak. Klub Złotoryi, która nie ma 20 tysięcy mieszkańców, mieć akademię, która szkoli dzieciaki ze Złotoryi i z okolic, tak? Mieć wszystkie drużyny w wszystkich kategoriach wiekowych, wprowadzać tych chłopaków z juniorów starszych do drugiej drużyny, bo Górnik ma też drugą drużynę, albo do pierwszej drużyny, no to jest klub, a nie jakichś Brazylijczyków ściągać. Tak. I my doskonale wiemy, że tacy ambitni ludzie, tacy ludzie właśnie nastawieni na rozwój, pracują w tych klubach i my chcemy właśnie do nich dotrzeć i pokazać, że możemy usprawnić dzięki takim właśnie przez ludziom. Przez tą platformę Football Collective. Dokładnie. I tutaj taki zawodnik z takiego klubu rejestruje się na naszej stronie internetowej, daje nam wszystkie materiały nam potrzebne. My te materiały oglądamy, kontaktuje się dany scout, który powiedzmy został przydzielony, bo tam dzielimy się regionami jako scouci, tak? I ten scout poprowadzi już tego zawodnika, co konkretnie on powinien wrzucić, jaki materiał jest potrzebny i my potem oglądając... Ktoś pisze, mam 26 lat, szukam klubu. Na jakiej pozycji grasz? Co umiesz? W jakiej klasie rozgrywkowej grałeś?
26 lat, no to jest, ale no grać w piłkę można. W ekstraklasie wiesz, jeszcze spokojnie, bo to tak u nas w modzie jest jeszcze tak i do 35 roku. Wyskautować kogoś, tak, z zagranicy. Najlepiej tak, ale tu kolega powinien się nazywać jakoś bałkańsko albo jakoś. Pozdrawiam chłopaków tam na stadionie Górnika, czekali na mnie, bo ja napisałem na Twitterze, że będę koło południa, także bardzo dziękuję, słuchajcie. Jesteście. Jak się wam w ogóle ta audycja dzisiejsza o scoutingu i w ogóle prawda szkolenia podoba, dajcie lajki, to zawsze buduje kanał. Natomiast koncentrujemy się dalej, bo wychodzimy od tej platformy Football Collective. Czy wy macie jakiś sukces już? Ile działacie? Jak długo? Jesteśmy grupą, która działa półtorej roku. Półtorej roku? Tak, czyli jesteśmy stosunkowo jeszcze młodzi, bo początkowo głównie nasza praca koncentrowała się na tym, żeby w ogóle działała strona internetowa. Jak wiesz, no dzisiaj postawić od początku platformę, która będzie oczywiście działać, będzie przykuwać uwagę, tak? No, nie jest to takie proste, tak? Usługi programistyczne też kosztują. Mhm. Mamy tu chłopaków ambitnych w zespole, którzy po godzinach, słuchaj, wracają z pracy. Non-profit, kompletnie przychodzą do nas wieczorami. No, nie przychodzą fizycznie, bo jesteśmy też chłopakami w różnych częściach Polski porozsiewanych. Kodują i stawiają nam tę stronę, więc powiedzmy, że pierwsze pół roku to było tylko takie działanie typowo na rozwinięcie samej platformy. Mniej więcej od roku już działamy jako tacy skauci, czyli jeździmy na mecze, oglądamy zawodników. Sukcesy, pytałeś o sukcesy. Tutaj no, możemy się pochwalić tym, że nasi zawodnicy byli zapraszani na testy do Śląska Wrocław, do Piasta Gliwice, do Krakowi Kraków mieliśmy też zaproszenie. Tak więc są takie sukcesy, że rzeczywiście ci zawodnicy dobra, są zapraszani. Wyskautowaliście kogoś, co ja piję? Tak. Lemoniadę, słuchajcie, bo już za dużo kawy dzisiaj wypiłem, więc piję lemoniadę, żeby tutaj ożywić się i prowadzić dialog. Skautujecie i posyłacie kogoś, tak? Tak? Do klubu, do Piasta Gliwice. Na jak przykład to robicie? Piszecie maila, dzwonicie? Tam akurat, wiesz co, Piast Gliwice to była taka historia, że gdzieś skontaktowaliśmy się mailowo z nimi i tam wyobraź sobie, że jest nowa ekipa, która tworzy od podstaw całą Akademię Piłki Nożnej właśnie Piasta Gliwice. To są w ogóle ludzie, którzy wcześniej byli odpowiedzialni za budowę Akademii Legii Warszawa. I wyobraź sobie, że to oni nas zaprosili na spotkanie, no pojechaliśmy, porozmawialiśmy sobie, jakie są nasze cele jako grupy, wymieniliśmy się tutaj gdzieś tam swoimi gdzieś tam sądami na temat piłki nożnej, no i zawarliśmy gdzieś tam taką umowę, że jeżeli my będziemy mieć rzeczywiście zdolnego zawodnika do polecenia, no to mamy kontakt, mamy telefon, dzwonimy, mówimy o kim, kogo chcemy podesłać, tak, podsyłamy dokumenty w postaci takich raportów scoutingowych i to one jakby służą potem do podstawy oceny, nie? Czy ja mogę tutaj, bo RODO jest, to tak, mogę... wolałbym chyba nie pokazywać, jasne, bo to jest jakiś tam dokument wewnętrzny, aczkolwiek no to jest zawodnik, który rzeczywiście był przez nas podsyłany. Ja tylko tak pokażę, to nie wiem, czy nie będzie widać niestety. Dobra, to tu nazwisko, mam nadzieję, a tu też nazwisko, rozumiem, i tu są tabele scoutingowe, tak? Poszczególne... Tak, no tutaj są wszelkie informacje, które potrzebujesz do oceny zawodnika, to znaczy po pierwsze my koncentrujemy się na faktach, a nie na opiniach. Mhm. Nie jesteśmy grupą, która gdzieś napisze ci w raporcie, zawodnik jest szybki jak na swój wzrost na przykład. Często spotykam taki tekst. No, mam technika, podania tak, krótkie, 30 podań, 28 prawą nogą, 2 niecelne, 2 lewą nogą, wszystkie celne. Tak. Dokładność, 28 podań celnych, 91%. Tak, kierunek jest... podań, podania z pierwszej piłki. Czyli to jest taki raport techniczny dotyczący konkretnego zawodnika, tak? I konkretnego meczu. Tutaj... I konkretnego meczu, to tak, jest z jednego meczu raport. To jest raport, raport jednego... Nie możemy ujawnić imienia i nazwiska. Ja zaraz o tym zawodniku powiem, bo dobra, to jest w ogóle jeszcze też historia trochę na inną narrację. Tutaj są akurat trzy raporty meczowe plus, plus taka rekomendacja, która podsumowuje całe te trzy raporty. I one dobra, ile chłopak ma lat? Chłopak ma lat 20. Dobra. Jest jeszcze młodzieżowcem przez jeden sezon. Jak możesz powiedzieć nazwisko, to powiedzmy to nazwisko. Patryk Poręba. To nie będziemy tak tutaj. To jest raport z trzech meczów Patryka Poręby, chłopaka, który ma 20 lat. Jaka pozycja? Środkowy pomocnik. Umie grać w piłkę, czy nie umie? Na jaki poziom umie? Według mnie to jest naprawdę wyróżniający się zawodnik na poziomie trzeciej ligi.
Na poziomie trzeciej ligi. Tak. Mhm. I to jest jakby warte zauważenia, bo tak naprawdę... Czyli Górnik z Utoria nie mógłby go pozyskać. Rzeczywiście... No, szczerze powiedziawszy, no nie wiem, nie widziałem też Górnika z Otoryi, ale no, tutaj mówię na pewno, przykładowo, rozumiem. Na pewno dla Patryka to nie było. Gdzie on grał? Na jakim poziomie rozgrywek? Miedź Legnica rezerwy, tak naprawdę. Rezerwy. Tak. Mhm. I tutaj to jest historia też taka pokazująca też. Miedź Legnica idzie w doświadczonych piłkarzy, w zagranicznych piłkarzy. Ja mówię o tej Miedzi Beniaminku Ekstraklasy. Tak jest. Czyli pierwszej drużynie. Rzeczywiście środek pola opanowany jeszcze przez nieśmiertelnego Łukasza Gorgułę. I tutaj Patryk Poręba. No niestety no nie dostawał szans w ogóle tak naprawdę w drużynie pierwszej. Mhm. Grał w seniorach w dwójce, w trzeciej lidze. No i sytuacja była taka, słuchaj, no podsyłamy rekomendacje do kilkunastu klubów. To były do kluby, kilkunastu klubów? Tak. To były kluby również z ekstraklasy, ale też zdarzył się klub z czyli pierwszej wysoko ligi, mierzyliście, widzieliście? Z pierwszej ligi, tak, z drugiej. Do klubów z ekstraklasy bardziej no nie uważamy, że tutaj zawodnik z trzeciej ligi od razu może zostać wrzucony do jedynki, tak? Ale aczkolwiek, testy? Aczkolwiek same testy i być może na przykład gra gdzieś w dwójce, tak? W trzeciej lidze i potem szansa, żeby awansować gdzieś do jedynki. Jak zostać u was skautem? Na to odpowiemy. Musimy ten przykład Patryka Poręby. I wyobraź sobie, że taki, że taki Patryk został podesłany do kilkunastu klubów. Ja do każdego klubu, do każdego odbiorcy takiego raportu dzwonię, mówię jak wygląda sytuacja, podsyłam raport, po raporcie dzwonię, pytam jak tam zawodnik. I powiem Ci, że szczerze, że po tych kilkunastu klubach no mam wrażenie, że większość z nich nawet nie otworzyła tego raportu. Że osoba po drugiej stronie... Może nie traktują Was poważnie. Szczerze powiedziawszy, nie wiem. Nie wiem, bo dla mnie to jest zagadka nie do przejścia, że w Polsce, jeżeli, gdzie brakuje piłkarzy, gdzie brakuje piłkarzy wartościowych, gdzie trzeba szukać, dawać szansę, tak? Tak jest. Jest mega ogromny problem, żeby w ogóle pojechać na testy, czy nawet na testy już, umówmy się, tu przyjęliśmy tutaj narrację o te testy. Nawet na same testy powiem Ci, że jest już ciężko, jeżeli nie masz jakichś pleców, jakiegoś nazwiska stojącego za Tobą, nie masz menadżera, bo tutaj też jest taka sytuacja, że ten zawodnik nie ma menadżera. To jest zawodnik, który do nas się gdzieś tam zgłosił, przepraszam, my do niego się zgłosiliśmy jeszcze jak on grał w juniorach, w centralnej lidze juniorów. Czyli rozumiem, już wtedy widzieliście potencjał w tym chłopaku. Już wtedy widzieliśmy potencjał, kontynuujemy z nim taką współpracę przez rok. I wyobraź sobie, że na 10, tam na kilkanaście klubów, no żaden go nie zaprasza nawet na testy. Co po drugiej stronie słyszę? No wiesz co, Mateusz, no fajny chłopak, ale no przyszedł nowy trener, no przyprowadził ze sobą swoich zawodników. A to no niestety tak jest. Kadra już jest zamknięta. Kolejny telefon, no wiesz co, no niby dobry, no niby fajnie, ale no wiesz co, no testy to też koszty i niestety no nie jesteśmy koszt? W stanie. Bilet, hotel jakiś za 100 zł gdzieś ja z śniadankiem. Rozmawiałem z klubem w drugiej lidze, z klubem, który kiedyś grał dosyć niedawno nawet w Ekstraklasie i tam nie zaprosili Patryka z tego powodu, że Patryk chciał Że Patryk miał oczekiwania finansowe za wysokie. Wyobraź sobie, że te oczekiwania finansowe, ja o tym mogę mówić, bo rozumiem, rozmawiałeś tak, rozmawiałem z tatą Patryka. Oczekiwania finansowe na poziomie 1500 zł. No to jak ja to usłyszałem, że klub z drugiej ligi, który ma przeszłość gdzieś tam w ekstraklasie, ma, no, wydaje mi się, że jakiegoś sponsora gdzieś tam za plecami. No mówi, że niestety, ale to są za wysokie oczekiwania finansowe, no to słuchaj, to ja nie wiem, czy ten zawodnik ma pójść jeszcze gdzieś pracować to powiedz w ciągu mi, dnia. Co jest teraz z Patrykiem? Co się z nim dzieje? Patryk gra w Stali Brzeg. Która to liga? To jest liga trzecia. Stal Brzeg, no poszedł tam dlatego, że trener, że znał tam po prostu znowu trenera, nie? Czyli znowu trener gdzieś dostał angaż, no to otwiera notes, dzwoni i zaprasza gdzieś swoich zawodników. Ja absolutnie nie twierdzę, że to jest złe, totalnie złe działanie, że rzeczywiście trener jak wierzy, ufa jakimś swoim zawodnikom i zabiera ich ze sobą. Ja nie twierdzę, że to jest złe, ale złapmy jakiś zdrowy balans, bo ja mam chłopaków u siebie na platformie, mam chłopaków, z którymi mam kontakt. Ja mogę mieć dzisiaj nawet, słuchaj, na tej stronie internetowej Leonela Messiego czy drugiego Luke Modricia. I co z tego? Jak ja wysyłam ich raporty, wysyłam ich do klubów,
Rozumiem. A z drugiej strony w ogóle dostaję... nie ma odzewu. Może na te raporty nie przekonują, tak? Chociaż... To powiem Ci jeszcze jedną rzecz. Za każdym razem dzwoniąc do takich ludzi, pytam, a może byście coś powiedzieli na temat samego raportu? Mhm. Bo może coś z tym raportem właśnie jest nie tak. My jesteśmy naprawdę bardzo otwarci na wszelkie zmiany. Też nie mówię tego, że tutaj pozjadaliśmy wszelkie rozumy w temacie scoutingu. Chcemy się rozwijać. No i pytam, co z tym raportem? Może powinniśmy coś zmienić? Może macie jakieś uwagi? Nie, jest okej, wiesz, jest w porządku. No to jeżeli jest w porządku, no to wiesz, no to jest to taka odpowiedź bardzo opieszała, umówmy się. Mhm. Ona już wzbudza we mnie podejrzenia, ktoś przyłożył czy ten odbiorca, może, czy nie ten odbiorca wczytał się, tak? W ogóle to przejrzał. Mhm. No więc szczerze mówiąc, ja bardzo chętnie tutaj skonsultuję te raporty, jeżeli ktoś nas ogląda ze skautów, z doświadczeniem, to ja zapraszam naprawdę do współpracy. Ekstraklasa, pierwsza liga, druga liga, trzecia liga. Tak jest, proszę bardzo. Właśnie po to ta nazwa, po to ta platforma. Działamy jak w kolektywie. Mhm. Naprawdę nie jesteśmy tutaj zamknięci na nowe osoby, na nowe pomysły, jak prowadzić ten skautik. No i tutaj właśnie historia, no podsumowując, no Patryk wysłany do kilkunastu klubów, każdy z nich, wiadomo, jakaś wymówka, pierwsza z brzegu, albo koszty, albo zamknięta kadra, albo nie wiem, mamy za dużo talentu u nas w klubie. No i to jest smutna historia, z którą ja no niestety, ale będę walczyć i mam nadzieję, że kiedyś uda mi się zmienić gdzieś to nastawienie do zawodników, którzy właśnie nie mają menadżera, tak? Wiesz, Gonzalo Fejo, nasz gość ostatnio, który przy okazji czy meczów eliminacyjnych Ligi Mistrzów, czy Portugalii pojawił się, on się zajmuje w ogóle scoutingiem, trenerką, w ogóle teraz będzie robił licencję UEFA Pro, muszę zdradzić tutaj, że wprawdzie szkolenia będzie cykl w ogóle z Gonzalo, jestem umówiony. Bardzo fajnie kojarzę Gonzalo, bo byłem u niego, słuchaj, na szkoleniu. A byłeś na tym szkoleniu? On mówił, 800 slajdów mam, Roman, jak to zaczniemy, odpalimy część tych slajdów, pokażemy tu te slajdy. Nie odwrócone, tylko podmontujemy ten materiał, nie martwcie się. Będą slajdy, będą elementy z tego szkolenia. Jak to szkolenie Gonzalo, daje radę? Bardzo fajnie to przedstawione jest. Wydaje mi się, że Gonzalo to jest jeden rzeczywiście z lepszych specjalistów u nas w Polsce i bardzo się cieszę, że akurat takiego rzeczowego gościa będziesz miał się wypowiadać. Słuchaj, bo chodzi o to, on twierdzi, że według badań, które ma w dyspozycji, najistotniejsze do poprawy szkolenia, jeśli chodzi o dany kraj, czy to jest Finlandia, czy to jest Polska, czy to jest Rosja, czy to jest Grecja, czy to jest Islandia, największe znaczenie ma po pierwsze szkolenie trenerów, a po drugie scouting. Bo scouting pozwala zejść niżej, pozwala zbudować piramidę, pozwala korzystać z tej szerszej, a ona rośnie, ta piramida w Polsce, pozwala pociągnąć piłkarzy do góry. Rozumiesz, jak dostają szansę, to też kształtujesz tych piłkarzy. Oczywiście, zgadzam się z tym w 100%. Zauważ, Europa już dawno ma taki frazes pod tytułem scouting trenerów. Słuchaj, my dopiero budujemy scouting zawodników. Oni już dawno ten scouting zawodników mają rozwinięty. Teraz już koncentrują się na scoutingu trenerów. Ja nie mam absolutnie wątpliwości, że rzeczywiście, żeby wychować sobie talent pokroju Lewandowskiego czy Milika, to rzeczywiście no, trenerzy odgrywają tutaj bardzo dużą rolę, oczywiście, ale scouting to jest ta podstawa. Gdyby ktoś nie zauważył Roberta Lewandowskiego w Zniczu Pruszków, to nigdy byśmy nie mieli Roberta Lewandowskiego. Mucha Orliński go zauważył, wiesz, na turnieju falowym tak w Barwach Legii przed jego kontuzją. Później Robert Kulejący dostaje propozycję od Muchy Orlińskiego i nagle odpala, zostaje królem strzelców drugiej ligi, później królem strzelców pierwszej ligi po 2 latach i już jest na celowniku kilku klubów ekstraklasy. Ostatecznie idzie do Lecha, to jest absolutnie świadomy wybór Roberta. Co do Arka Milika, rozwój Katowice daje mu tą bazę, żeby poszedł do Górnika Zabrze. Legia też się bardzo interesowała nim. Robert był w Legii, Arek w ogóle strzelił jakąś bramkę w sparingu na Legii, tak, bo grał. Natomiast on się decyduje na Górnika, bo widzi tą szansę, zaufanie ze strony trenera Adama Nawałki, który go buduje, kilkanaście meczów mu daje, żeby on się przełamał i strzelił w końcu gola.
jak już strzelił tego pierwszego, to później jest seria bramek, która powoduje, że on za chwilę już jest kupiony przez Bayer Leverkusen za wielkie pieniądze. Być może za szybko idzie do tej Bundesligi. Kojarzysz zawodnika, który przyszedł właśnie w tym sezonie, gdzie Robert Lewandowski został oddany do znicza Pruszków tak naprawdę. Kojarzysz zawodnika, który przychodził do Legii, właśnie wokół którego też robiło się sporo szumu? Hiszpański napastnik? Arrua Barena. Arrua Barena. Tak jest. Kto dzisiaj kojarzy? Arrua Barena. Kto dzisiaj kojarzy Arrua Barenę? Gdzie ten zawodnik zaszedł? No, szczerze mówiąc, nie wiem. No, nie słyszałem Descarga, o nim. Tita chyba był, Tito i Arrua Barena. Tam chyba był zaciąg hiszpański. Tak. Wtedy. Podobny, jaki mamy dzisiaj w Ekstraklasie. Rzeczywiście moda na zawodników hiszpańskich. Generalnie jest moda, wiesz dlaczego? Bo oni wyskautowani, albo inaczej, nie wiem, czy wyskautowani, poleceni chyba z trzeciej ligi. Z trzeciej ligi, bo to jest trzecia liga, trzeci poziom rozgrywek w Hiszpanii. Oni tu przychodzą, no i nie to, że dają radę. Oni są tu gwiazdami. Oni są tu gwiazdami, ci Hiszpanie z trzeciej ligi, nie? Dlatego ja miałem taki spór z wiceprezesem Lecha, Piotrkiem Rutkowskim. Mówi, Roman, my w ogóle przygotowujemy piłkarzy we własnej akademii, ukształtujemy ich, teraz budują centrum treningowe nowe w akademii, kilkanaście milionów złotych, bo oni uważają, że pociągną piłkarzy z własnej akademii i to się udaje im, trzeba przyznać, nie muszę wymieniać przykładów, no możemy, prawda, Linety, Kownacki, Bednarek, ale idzie następna fala, Gumny, tak Puchacz, Moder i tak dalej, oni potrafią kształtować tych piłkarzy, natomiast on mówi tak, a ja mówię, dlaczego nie skautujecie w pierwszej, drugiej lidze? A on do mnie mówi tak, Roman, bo na przykład lewy obrońca, jak ja pojadę do Hiszpanii, to w drugiej lidze w hiszpańskiej mam iluś tam ciekawych lewych obrońców, prawda? A u nas nie ma tych piłkarzy. Może on powinien jeszcze niżej zejść, ale z kolei niżej, wiesz, ten przeskok, no jest to wszystko takie łatwe, tak? Oczywiście, proces tutaj budowania jakości pierwszej drużyny, to jest mega skomplikowany proces i wieloetapowy. My na pewno... Ten proces to nie jest proces na jeden sezon, wiesz, słuchaj. Tak. Czytając o Arsenalu na przykład scoutingu, tam decyzje podejmowane w stosunku do zawodników młodzieżowych na przykład są podejmowane tak naprawdę o 4, o 5 lat wcześniej. Mając tam zawodnika dobrego w środku pola, przyjmijmy, w drużynie U17, oni już wtedy analizują, który z tych zawodników środka pola będzie miał szansę za 5 lat wejścia do pierwszej drużyny. I oni już wtedy analizują, z iloma zawodnikami on będzie wtedy konkurował, z iloma zawodnikami on teraz konkuruje. Wiesz, no, kogo właśnie wypożyczyć, czasami kogo są przedziwne historie, bo Krystian Bielik też z Lecha, zabrany przez Legię, prawda? Wyciągnięty z Lecha chłopak do Legii. On epizody gra w tej Legii, ale jest na tyle zdolny i pokazany w reprezentacjach juniorskich, że Arsenal przychodzi 2 miliony euro, bierzemy tego chłopaka. Co mu dał ten transfer, to jest duży znak zapytania. Jego też trochę gubią kontuzje. Może nie skala talentu Krystiana Bielika, być może też problem pozycji, czy defensywny pomocnik, czy tak naprawdę środkowy obrońca, ale przede wszystkim gubią go kontuzje też, trzeba przyznać. Nie wiadomo, co będzie z Krystianem. Może będzie piłkarz na skalę pierwszej reprezentacji, a może przepadnie. Tak. Mimo, że trafił do Arsenalu. Ja bym tu chciał tylko jedną rzecz zaznaczyć. Tak. Ja jestem święcie przekonany, że takich Bielików Arsenal w danym sezonie nie miał 3, 4, 5, tylko pewnie oni na listach scoutingowych mają pewnie podobnych zawodników 50 albo 100. Ja rozumiem, że biorą kilku, którzy nawet płacą 2 miliony euro. Dla nich to jest koszt do przyjęcia. Ja się zgadzam, bo Paweł Buchniewicz, który kosztował Udinese 1 200 000 euro, przechodząc z Reginy w Polsce, grał w Stali Mielec, powiedział mi tak, wiesz, Udinese to jest taki klub, który po prostu dokładnie jest fabryką piłkarzy i na koniec jest pewne ryzyko, że biorąc mnie czy innego piłkarza, ukształtują, ale jeśli nie ukształtują, to oni i tak w tej fabryce wyprodukują tyle piłkarzy, że te koszty nie tylko się zwrócą na transfer mój na przykład, czy innych zawodników, ale wręcz po prostu na tym zarobią grube pieniądze, że to są koszty takich klubów, nawet jak Udinese, nie mówimy o Arsenalu czy dużych klubach, tylko ciekawym klubie dobrze sformatowanym we Włoszech. No, ja się absolutnie z tym zgadzam. No, my tak naprawdę właśnie porównując sobie te przykłady Arsenalu czy Sewilli, czy jakiegokolwiek innego europejskiego klubu, który ma rzeczywiście ten proces już rozwinięty, no to tak naprawdę doświadczamy, jak u nas to właśnie jeszcze leży wszystko, nie? A czy, no dobrze, to dopytam Cię, czy taka grupa, Football Collective, Wasza grupa, nie powinna
to może jednak nie próbować współpracować ze wszystkimi, tylko powinna współpracować, nie wiem, z jakimiś wybranymi klubami, nie wiem, zastanawiam się po prostu, bo być może nie ma zaufania do takiej waszej grupy, do waszej pracy, która jest. Czy wy obserwujecie juniorów? Tak, oczywiście. Tu Patryk Poręba, to był zawodnik. Młodzieżowiec dzisiaj jest, ale już tak, nie jest juniorem. Tak? Ale to był wcześniej już obserwowany. Obserwowany, tak? Pierwszy raz go widziałem w meczu Centralnej Ligi Juniorów Starszych. Miedź grała na Górnik Zabrze. Tak. Już wtedy nam się on spodobał, chociaż wtedy pojechaliśmy na ten mecz obserwować innego środkowego pomocnika z Górnika Zabrze. Więc jak najbardziej, my tutaj chcemy ten proces scoutingowy budować już od podstaw, już od drużyn juniorskich, no tak, żeby znaleźć te perełki, które potem gdzieś mają ambicje na to, żeby zaistnieć w polskiej Pytacie piłce. Kolejne pytanie, panie Romku, ja patrzę na pytania, ale to nie jest pytanie i odpowiedzi, nie ma takiej konwencji, ja staram się honorować czat, natomiast też musimy prowadzić tu dialog, żeby no, nie możemy do rana rozmawiać, ale porozmawiamy, słuchajcie, dajemy sobie godzinę, nie chcę też przesadzać, bo zaczynamy tą prawdę szkolenia, do scoutingu pewnie będziemy wracać, do wielu kwestii związanych ze szkoleniem trenerów, z pracą z dziećmi, z młodzieżą, natomiast pada to pytanie nie pierwszy raz. Jak zostać u was scoutem? Jak? Dlaczego masz 12 was jest, a nie 40? Tak naprawdę to, co wspomniałem wcześniej, no jesteśmy grupą jeszcze młodą, która się kształtuje. Nie zamykamy się tak naprawdę na nikogo. Jeśli ktoś jest pasjonatem futbolu, a tutaj na kanale... To jest ten kanał pasjonatów futbolu. Usłyszałem, że sami pasjonaci oglądają... Nie, ale naprawdę, myślę, że tu jest bardzo dużo pasjonatów. Oczywiście nie każdy będzie skautował piłkarzy, tak? Oczywiście. Natomiast jest część pewnie was zainteresowanych obserwacją piłkarzy, skautingiem. Tak. Jeżeli tylko jesteście fanami piłki nożnej, chodzicie na lokalne swoje drużyny, i jesteście właśnie pasjonatami futbolu, zapraszam do współpracy. My również to... Ale gdzie wysyłać ewentualne zgłoszenia do rekrutacja, ciebie na Twittera? Małpa, może? Futbol... Rekrutacja, mu rekrutacja, małpa, kolektyw.net, bądź też jesteśmy też na Facebooku. Futbol Roots to jest nasz blog. Jesteśmy futbolkolektyw.pl, nasza strona internetowa, tam też jest kontakt do nas, więc zapraszam wszystkich, którzy chcą z nami współpracować, nie ma problemu, jesteśmy otwarci też na nowe osoby Natomiast, w naszej grupie. Dobrze, załóżmy, że powiększycie tą grupę ludzi, zaczniecie obserwować jeszcze więcej. Liczycie, że co, wasze ten... Może wy nie macie relacji z tymi pierwszymi, czy oni was odrzucają, czy oni was nie traktują poważnie? Pierwsza liga, druga liga, już ekstraklasa, rozumiem, że ona wierzy w tych skautów, których zatrudnia. No słuchaj, ja powiem ci szczerze, że nie odkryłem jeszcze do końca tego, dlaczego te kluby no, tak opornie no, traktują tutaj zawodników tak naprawdę z zewnątrz. No ja mam na to taką teorię. Kiedyś sam grałem w piłkę nożną. No właśnie, bo rzeczywiście... opowiadałeś mi tą historię przez telefon, tak. To było bardzo ciekawe. I my rzeczywiście... Miałeś talent? Nie, na pewno mniejszy niż pozostała dwójka moich kolegów, z którymi trenowałem, Paweł i Artur. To byli akurat świetni bramkarze, naprawdę utalentowani. Wyobraź sobie, że mieszkaliśmy w internacie, bo przeprowadziliśmy się wszyscy do Żywca, do Akademii Piłki Nożnej w Żywcu. Mieliśmy po 16-17 lat, no postawiliśmy tak naprawdę no wszystko na jedną kartę, na karierę powiedzmy sportowca. Pojechaliśmy do Akademii Piłki Nożnej, trenowaliśmy 3 lata i to pod okiem powiem ci nawet dobrych trenerów, specjalistów tak naprawdę, bo przyjmował do szkoły nas Marcin Brosz, czyli trener Górnika Zabrze, tak jest. Potem trenował nas jeszcze pan Andrzej Rybarski, który dzisiaj jest dyrektorem sportowym w Podbeskidziu Bielsko-Biała. Tak więc ten poziomem sportowym rzeczywiście ta akademia była naprawdę bardzo, bardzo mocna. 3 lata treningu i po tych 3 latach, no powiem ci, nie wiem, czy ktoś o nas zapomniał, ktoś nas przeoczył, ktoś pomyślał, że może jednak nie byliśmy do końca zmotywowani, żeby trenować. No bo tak naprawdę skończył się ten etap akademii, no i nie było żadnej w zasadzie oferty. No poza tam ofertą gdzieś tam grania w piątej lidze czy w A-klasie, no nie było żadnych ofert. Ja nie mówię tutaj też o sobie, mówię tu bardziej o kolegach, którzy naprawdę byli świetnymi bramkarzami. Mhm. No i ja tego nie mogłem pojąć, że tacy zawodnicy, którzy właśnie świetnie się uczyli w szkole, potrafili ogarnąć gdzieś tam swoje życie, no w wieku 16-17 lat, no różne masz charaktery. Jasne. Tutaj no nie było żadnych problemów gdzieś tam powiedzmy takich wychowawczych. Chcieli grać w piłkę, i mieli być może
trochę talentu albo więcej niż trochę talentu. Tak, a co najważniejsze, mieli na pewno mentalność, która by im pozwalała osiągnąć sukces w tym sporcie. I tak naprawdę kończy się ta era i ktoś do nas przychodzi, ściska dłoń i mówi, no fajna współpraca, 3 lata, fajnie się z wami pracowało, powodzenia na studiach. No i ja sobie myślę, wiesz, no takich akademii dzisiaj w Polsce jest mnóstwo. To jest coraz więcej. Tak. I teraz coraz więcej jest. Ja nie twierdzę, że my byliśmy jakimś wyjątkowym rocznikiem, czy wyjątkowo utalentowanymi zawodnikami byliśmy. Ale teraz sobie wyobraź, że no mamy tysiące tych zawodników i oni wszyscy gdzieś trenują. Mhm. I teraz po kilku latach treningu, no co właśnie robić dalej? No i stąd właśnie wyszła ta nasza idea, żeby stworzyć miejsce dla takich zawodników, jakimi my byliśmy, żeby oni mieli gdzieś chociaż jakąkolwiek szansę, jakikolwiek nawet cień szansy tego, żeby być właśnie zauważonym przez klub. Powiem Ci tak, doceniam to, co robicie, natomiast tak mi się wydaje, że jesteście trochę idealistami, nie? Na pewno. W tym wszystkim, ale trzeba mieć ideę, żeby coś zrealizować. Z drugiej strony ciekaw jestem, wiesz co, tak spotkamy się za rok, za dwa, skuteczności Waszego działania. Przyjdzie sezon 2018-2019. Tak. Ilu piłkarzy skautujesz w weekend? Ile meczów oglądasz? Ja powiem Ci szczerze, obecnie na ten weekend nie mam planów, dlatego że obecnie szkolimy właśnie nowych skautów. Tak, dobra, okej. Okay. Więc czyli powiększacie grono skautów. Powiększamy grono. Ale załóżmy, jest następny weekend albo któryś weekend, obserwujesz kilka meczów, jeżeli tak? Mam już taki weekend przeznaczony na obserwację, no to tak naprawdę maksymalną ilość... Czyli ile? 3 dziennie to jest, jeżeli da się. To się stanie 3 dziennie? Jeżeli tak? Się da, oczywiście, bo tutaj no dobrze, załóżmy, ale z tego meczu może nic nie wynikać. To może być mecz trzeciej ligi, nie widzisz ciekawego piłkarza. A dobra, a jak widzisz ciekawego piłkarza, to co? I przyjeżdżasz jeszcze raz, tak. Ponawiasz jakby obserwację, piszesz raport, tak? Chcemy, żeby tutaj taka obserwacja zawodnika to nie był jeden mecz, czy 2 mecze, czy 3. Tak jak czasem słyszę gdzieś w telewizji, że komuś wystarczą 3 mecze do oceny danego zawodnika. Nie, my chcemy obserwować zawodnika i nawet pół sezonu, i cały sezon nawet. Niech tych materiałów będzie jak najwięcej. Zobaczmy jego progres, zobaczmy to, jak on się zachowuje w meczach na wyjeździe, zobaczmy, jak on się zachowuje w meczach u siebie, może na treningu. Jakby sprofesjonalizujmy ten proces scoutingowy, bo potem to przyniesie wymierne korzyści w postaci tego, że taki zawodnik to nie będzie gdzieś tam jakiś kot w worku dla klubu, który go przyjmuje, tak? Tylko będzie miał pełny obraz danego zawodnika, jak on się zachowywał w różnych warunkach, tak? I jaki był jego progres przez ostatni na przykład sezon, nie? Ktoś wywołuje grupę, ty też masz szansę. Tak. Właśnie, chłopaki, ty też masz szansę. To jest też inicjatywa, którą ja osobiście bardzo wspieram. Dzięki tej... Czy to konkurencja, czy jak to jest? Czy to... Szczerze mówiąc, no ten scouting, tak jak mówię, to jest jeszcze na powijakach, tyle, czyli... na tyle w powijakach, że tutaj... Jeszcze... Każda grupa jest cenna. Tak, dokładnie, więc my jak najbardziej wspieramy, ty też masz szansę. Nie myślisz, że taki klub, nie wiem, w pierwszej lidze, drugiej lidze na przykład, nie powinien do Was, do grupy Ty też masz szansę, pewnie się do nich też udam na jakieś nagranie, po prostu powiedzieć tak, chłopaki, pracujcie dla nas. Może wyskautujecie klasę niżej, 2-3 piłkarzy na sezon, może 5, których zobaczymy zapraszam. My z kolei, a później zweryfikujemy. Ja bardzo zapraszam również kluby, jeżeli tylko chcą mieć taką siatkę skautów u siebie, zapraszam jak najbardziej. Mamy ludzi, którzy chcą skautować, mamy też zawodników, których warto skautować, tak więc jak najbardziej zapraszam również tutaj kluby. A powiedz mi, bo przykład Daniela Smugi, prawda? Tak. Właśnie, to jest bardzo ciekawy przykład chłopaka, który na którym poziomie 4 błysnął. Dokładnie. I to jest 4 właśnie czy 5? Poziom 5, 4 liga. Czwarta liga, tak. Tutaj Daniel Smuga to jest no, właśnie typowy przykład no, braku skautingu w Polsce. Bo wyobraź sobie, że to był zawodnik właśnie, który dzięki Ty też masz szansę, no w końcu trafił do Górnika Zabrze. Ale zanim to się stało, to był zawodnik grający właśnie w 4. lidze Mazowia Mińsk Mazowiecki, to był jego klub. Chłopak 18 lat, 17-18, tam grał chyba 3 sezony w tej Mazowi. Statystyki według mnie
dobre bądź bardzo dobre. Mhm. Czy już statystyki po 10-12 goli na sezon pokazywały, że coś chłopaku jest. Na pewno. Mhm. I wyobraź sobie, że właśnie to był chłopak bez menadżera. Jego karierą zajmował się jego tato. Dzwonił do klubów, wysyłał jego materiały, jakieś wideo, jeździł na te testy. I wyobraź sobie, że ten chłopak był odesłany bodajże z 10 klubów. I to były kluby, które zapraszały go na testy, obserwowały tam 2-3 dni, czasami pojechał na obóz z kimś, czasami pierwsza, jeden druga dzień. Liga? Pierwsza, druga, nawet trzecia liga. Mhm. I wyobraź sobie. Dziękujemy, pozdrawiamy. Tak, dziękujemy, pozdrawiamy. Mhm. Z tego co czytałem, bardzo ciekawy właśnie artykuł był na Weszło, właśnie z nim wywiad, gdzie on tam też mówił, jakimi argumentami się posługiwali ci ludzie, którzy odsyłali go potem do domu. Czasami padało, że krzywo biega. Czasami padało, że ma za mało doświadczenia. Mhm. 18-latek, przypomnijmy. Za mało doświadczenia, 18-latek, tak? I zawodnik taki odbija się od trzeciej, od drugiej ligi. Mhm. I teraz po tym okresie tych jego prób trafia do Górnika Zabrze. To teraz umówmy się, no on w przeciągu paru tygodni co nauczył się grać w piłkę, wcześniej nie umiał. Czy umiał w czwartej, potem znowu nie umiał na testach, potem znowu umiał. No nie, ktoś mu po prostu dał szansę. Mhm. Ktoś uznał, że ten zawodnik ma potencjał i oceniając sam potencjał, dał mu szansę. Mhm. No i teraz to jest właśnie klucz scoutingu. Scouting to nie jest wyszukiwanie tylko zawodników, którzy strzelają gole, mają asysty. Akurat Daniel akurat to miał, ale to nie jest... Tak, bo czasami szukasz środkowego obrońcy, prawda? Albo defensywnego pomocnika. Zwróćmy uwagę, jaki dany zawodnik ma potencjał. Mhm. Bo dzisiaj w Polsce ja podpisuję się pod tym zdaniem obiema rękami. Najczęściej grają na różnych poziomach ligowych zawodnicy nie najbardziej utalentowani, tylko najbardziej promowani. Czyli właśnie ci zawodnicy, którzy mają menedżera, mają jakiegoś trenera za sobą, jakiegoś znajomego gdzieś tam. A nie myślisz, że talent i tak się przebije? Nie zawsze. Nie zawsze. Jak ja słucham opowieści właśnie różnych zawodników, którzy się z nami kontaktują, no i zawodnik właśnie grający gdzieś tam w centralnej lidze juniorów, potem no, mający gdzieś tam predyspozycje czy chęci zaistnienia w seniorskiej drużynie, mówi, akurat tu mówię o przykładzie o bramkarzu. Mhm. Mówi, że no właśnie, już zadebiutował. Zadebiutował w seniorach, ale nagle się już miał dostawać szansę w tych seniorach, nagle przychodzi nowy trener, no i mówi, no wiesz co, no przyprowadził dwóch swoich kolegów 30-31 lat. No oni stawiam niestety. Na doświadczenie. Tak, oni niestety mają rodziny na utrzymaniu, tak, muszą zarabiać pieniądze. No trener jasno mi powiedział, że niestety, ale. No nie będę w tym sezonie dostawał. Dobra, a powiedz mi, co do scoutingu, czy ty chcesz się koncentrować na młodych piłkarzach jako Football Collective, juniorach, młodzieżowcach? Czy... My tutaj koncentrujemy się głównie na zawodnikach młodych, bo no to jest przyszłość piłki nożnej. Tutaj no, umówmy się, jaki jest obecnie problem ze sprzedażą zawodników z naszej polskiej ekstraklasy? No głównie taki, że ci zawodnicy już są dawno po swoim prime i europejskie kluby o tym wiedzą. No i nie chcą takich po prostu zawodników, tak? Więc jeżeli to my mamy... To mówi prezes Boniek, że to jest już trzeci rzut tak naprawdę obcokrajowców. Jeżeli my chcemy rzeczywiście zarabiać na sprzedaży zawodników, to musimy sprzedawać zawodników z potencjałem. No niestety nasza liga poziomem na tyle różni się z innymi klubami, z innymi ligami, że my niestety nie jesteśmy w stanie sprzedać już gotowego zawodnika na 100%, który grając u nas w polskiej lidze odejdzie teraz nagle do Bundesligi i tam będzie prezentował dokładnie to samo, co u nas w Polsce. No niestety, my musimy gdzieś tutaj upatrywać szansę na właśnie te milionowe sprzedaże wśród zawodników młodych, gdzie ten europejski klub, obserwując go, widzi nie już ułożonego w 100% zawodnika, tylko widzi w nim potencjał. No, spójrzmy sobie na 10 najbardziej wartościowych transferów z polskiej ligi. Kto tam jest? Mm-hmm. No zawodnicy sami w większości U22, U23. Młodzi, polscy i tak, tak dalej. Jest. Tak? Najdroższy transfer 6 milionów Jan Bednarek, tak? Mm-hmm. No o czym to świadczy? No właśnie to jest droga, w którym powinniśmy iść jako cała liga. To jest droga, gdzie tutaj każdy klub powinien być przekonany, że właśnie
priorytetem, może priorytetem to może jest za duże słowo, ale no ci młodzi zawodnicy no muszą mieć, klub musi mieć na nich plan jakiś, musi mieć jakąś perspektywę dla nich już przygotowaną. To nie może być tak, że zawodnik wpada do pierwszej drużyny i nagle ktoś go klepie po plecach i mówi, no słuchaj, wiesz co, no musisz pokazać, że jesteś lepszy od tego, tego i tamtego. Ten zawodnik musi... A nie sądzisz, że Górnik Zabrze zadziałał na wyobraźnię innych? Ten przykład Górnika Zabrze, Marcina Brosza, którego znasz, nie zadziałał na wyobraźnię innych, że dziś kluby się będą drapać w głowę. Ja rozumiem, że na koniec walcząc o Mistrzostwo Polski, Lech decyduje się na dwóch Portugalczyków, tak? Za pieniądze określone, bo wierzy, że ci Portugalczycy im pomogą. Górnik Zabrze bardzo cenię właśnie za to, że i pana Marcina Brosza, że rzeczywiście pokazał, że rzeczywiście się da. Mhm. Bo ja właśnie cały czas jakby doświadczałem tego, że u nas w Polsce no trochę baliśmy się tego właśnie, żeby postawić trochę na tych młodych zawodników. Górnik Zabrze to jest idealny przykład tego, że rzeczywiście małymi kosztami, zawodnikami tak naprawdę z własnego rejonu, bo większość z nich tam pochodzi właśnie gdzieś z Górnego Śląska, możesz walczyć o ligę w Polsce. I teraz no, ja też doświadczam tego, że no tak, Górnik Zabrze, ale zobaczmy, co oni pokazali w europejskich pucharach. No już widzisz, już u nas w Polsce znowu patrzymy na tę drugą stronę medalu, że im nie wyszło w europejskich pucharach. Nie, no, słuchajcie, to wiesz, rozebrali już ten Górnik, już odeszło od razu kilku piłkarzy po jednym dobrym sezonie. Swoją tak? drogą, to swoją drogą, ale inna sprawa. Dajmy im też się ograć, tym młodym zawodnikom. To był ich debiut tak naprawdę na początku w Ekstraklasie, potem od razu debiut w europejskich pucharach. Umówmy się, no ten proces to nie jest proces na jeden sezon, tak? Tutaj nie jesteś w stanie stworzyć drużyny od razu, od zera, walczącą o Ligę Mistrzów. No umówmy się, Legia, Lech, Wisła czy inne kluby w Polsce, włożąc dużo większe pieniądze, też tego nie potrafią, tak? Więc no, umówmy się, no, dla mnie argument pod tytułem Górnikowi nie wyszło również w europejskich pucharach w ogóle nie przemawia. Nie, no to wiesz, Górnik idzie swoją drogą, myślę, że z przekonaniem i takim dystansem też czasowym, który dostanie trener Marcin Brosz. Oczywiście no pytanie jest, czy nie byłoby fajnie, żeby Górnik mógł utrzymać takich piłkarzy jak Kurzawa czy Kądzior. Chyba w skali siatki płac, którą ma Górnik, problemów, które ma, nie jest w stanie zatrzymać tych piłkarzy. Jeden idzie do Amiens, drugi do Dinama Zagrzeb. Że ten futbol polski będzie na tym bazował, prawda? Bierzemy, promujemy i tak naprawdę oni odchodzą. Natomiast bierzmy po pierwsze jak najwięcej Polaków. Pójdźmy z tą siatką scoutingową. No pytanie jest, czy wy nie jesteście naiwni z tym projektem? Tak się zastanawiam, jak to wszystko mówisz, bo może taki będzie piłkarz, który w końcu przekona innych, prawda, że wy wyskautujecie takiego piłkarza i nagle on zacznie odpalić gdzieś w klubie i oni powiedzą, trzeba dzwonić do tych gości. Oczywiście, bo tutaj Daniel Smuga no, też przetarł nam trochę szlak i rzeczywiście no, posługujemy się tym przykładem i tak naprawdę no, jesteśmy wdzięczni właśnie grupie. Ty też masz szansę, że dała uderzę radę do tej grupy, że dała radę go właśnie wypromować, bo też zaczęto właśnie patrzeć trochę na te niższe ligi, trochę z innej perspektywy, że rzeczywiście ta czwarta, trzecia liga również ma zasoby talentu, które warto wypromować wyżej. Bo my się skontaktowaliśmy po takim tweecie, który ukazał się na waszym kontem Football Roots na Twitterze, dotyczącym zakupów Wisły Płock. Zakupów, czy w ogóle pozyskań piłkarzy, nie? Tak. Jak zobaczyłem te ceny, za jakie przyszli, czy Reca, czy Szymański, to sobie myślę, no mój Boże, no to tędy jest droga. No bierzmy tych młodych, mało kosztujących, no słuchaj, no, uzdolnionych. To nie pierwszy raz się zdarza, wiesz. Dajemy im szansę i budujemy ich, tak? Oczywiście, no to nie pierwszy raz się zdarza. No Kapustka też jest świetnym przykładem. On z Tarnowi do Krakowi przeszedł tam za 4 tysiące chyba, czy 10 tysięcy, tak. Coś takiego. 4 tysiące złotych. No właśnie. Plus 10% od następnej sumy transferowej. Jest to opisane, tak, w mojej książce od Euro do Mundialu, cała sprawa Kapustki. Więc ten scouting... Też sporu później, jaki był między Tarnowem a Krakowem. Właśnie, więc ten scouting się opłaca, aczkolwiek no my musimy go usprawniać, no bo też no ten spór, no to umówmy się, no to przecież to jest jakiś kabaret, no
że tam ktoś jedzie do kogoś i próbuje wykreślić jakiś zapis w umowie. Próbowali przekupić Tarnowie, żeby zrezygnowała, bo okazało się, że ten kapuska po euro jest warty parę milionów euro. Tak naprawdę 5 milionów euro, a okazuje się, że Krakowia podpisuje umowę z Leicester, że to wypożyczenie 2,5 miliona, a później, żeby zapłacić... I teraz widzisz, taka informacja idzie w świat, jak na to reagują później te mniejsze kluby. Później się dogadali jakoś, na szczęście. No. I jak reagują potem te niższe kluby, tak? Na informację o tym, że najlepszy ich zawodnik ma zaraz odejść do jakiegoś większego klubu. No albo rzucają sobie cenę zaporową, albo po prostu ich nie chcą puszczać. No i właśnie zamiast w drugą stronę, zamiast właśnie promować i tutaj wspierać te mniejsze kluby, to jeszcze klub z ekstraklasy próbuje jednak zaoszczędzić te parę groszy, zamiast w drugą stronę zainwestować w ten klub. Wzięli Starnowi Klicha, wzięli Starnowi Kapustkę i na tych piłkarzach zarobili milion euro. Jeden poszedł do Wolfsburga, pamiętamy, a drugi poszedł do Leicester. A jak twoje kontakty ze Śląskiem wracają? Bo jesteśmy we Wrocławiu, więc wypada zapytać o Śląsk. Tak. Czy on traktuje jakoś tą grupę futbolową? Ze Śląskiem mamy rzeczywiście kontakt. Jesteśmy mówieni na to, że mamy podsyłać im zawodników ciekawych z naszej strony. My jak najbardziej to zaproszenie przyjęliśmy z otwartymi rękami. Był nasz zawodnik na testach w Śląsku Wrocław. Rafał Szady, taki napastnik, bardzo utalentowany, rocznik 2002. Dobry jest? Bardzo dobry i rzeczywiście... 2002, tutaj, 16 lat. Tak jest, więc tutaj już... No i co z nim? Te testy się odbyły. No niestety nie przekonał na tyle, żeby od razu się zdecydować na tego zawodnika, powiedzmy sobie szczerze, ale jesteśmy umówieni na kolejne testy w okienku właśnie gdzieś tam zimowym, tak więc no jeszcze wrócimy do tematu tego zawodnika. Chyba, że podrzucicie ten typ gdzieś indziej. Tak, no jasne, że tak. No tutaj czekam na te kluby, które są otwarte na zawodników utalentowanych. Na 2002, pewno... no to tacy piłkarze to powinni by w ogóle, to jest ten, nie, brzydko powiem, no towar, prawda, dla tych klubów, ale w znaczeniu to są ci chłopcy, którzy mogą zbudować się w klubach ekstraklasy czy pierwszej ligi, prawda? No i później pójdą świat, bo taka jest natura też. Jeśli mają na tyle talentu, to pójdą świat, prawda? Bo niektórzy mają też talent, słuchajcie, ale nie są w stanie grać w ligach zachodnich. Choćby przykład Furman czy Wolski. No taka jest rzeczywistość, prawda? Duży talent, ale Starzyński, prawda? Na szybkość gry, agresywność. Nie pozwala im grać czy we Włoszech, czy w Belgii, czy we Francji. Oni wracają do Polski i w Polsce dają radę, tak? No ekstraklasa jaka jest, każdy widzi, nie deprecjonujemy ekstraklasy, żyjemy ją, chcemy ją poprawić. Futbol Kolektyw też chce ją poprawić. Słuchajcie, chyba powoli kończymy, bo jest 57 minuta. Czy chcielibyście... Czas zleciał, co? Zleciał. Czy masz jeszcze jakiś super przykład, coś ciekawego? Ja... Zalajkujcie, jeśli wam się podoba ta tematyka. Także to zawsze sympatyczne. Ponad 2000 ludzi. Nie liczyłem na większą frekwencję, więc jestem zbudowany, ilu ludzi śledzi to nagranie. To nie jest takie łatwe nagranie. Noty piłkarzy po meczu, prawda, wzbudzają emocje, transfery, poszczególne spotkania. Legia Lech już jest w niedzielę, więc też będzie pewnie live po Legia Lech. I to pewnie wzbudzi jeszcze większe emocje. Ale ja bym chciał tutaj wejść w to szkolenie, w to szkolenie w różnych aspektach, też scouting. Myślę, że będziesz mi podpowiadał, czy na Twitterze, czy SMS-em, czy WhatsAppem, nie wiem, różne ciekawe kwestie dotyczące scoutingu, bardzo chętnie. Szkolenia. Jestem ciekaw właśnie, czy wam się to podobało. Jeśli się wam podobało, zalajkujcie. Coś jeszcze, jakaś puenta z tej rozmowy? No ja tak naprawdę czekam na te kluby, o których tutaj wspominałeś, otwarte na scouting. Na Polaków, młodych Polaków. Ja jestem bardzo otwarty tutaj na wszelaki rodzaj współpracy. Zachęcam również skautów, jeżeli jesteście tylko zainteresowani tematem, no to zapraszam do współpracy. Działajmy jako Futbol Kolektyw. Futbol Kolektyw. Zachęcam, fajna inicjatywa. Trafili do mnie tutaj przez Twittera. Tak, ja tak jeszcze jedną rzecz bym chciał tutaj, no, dziękując tak naprawdę za dzisiejszą rozmowę, słuchaj, przygotowałem dla ciebie mały prezent, żebyś szerzył naszą ideę, Futbol Kolektyw.
Eleczka? Eleczka. Wejdę. Myślę, tak optymistycznie. Że... Nie, ja jestem zawsze za nawet większym. Mati takie dopasowane, ja takie większe wolę. Bardzo fajnie, tak. Bardzo dziękuję. Słuchajcie, to jest sympatyczny gest. Pytaliście w trakcie tu live'a, ja nie chciałem przerywać, kiedy będą koszulki Prawdy w Futbolu. Cztery wzory przygotowujemy dla Was, będą na pewno w październiku. Bardzo ciekawe. To jest taki akcent bardzo sympatyczny. Widzę, że myślicie kompleksowo. Jestem ciekaw Waszych naprawdę inicjatywy. Przemek Iwańczyk wczoraj na Twitterze, jak dowiedział się, że będzie taki live, to napisał, że fantastyczni ludzie z takimi emocjami. Skąd on Was zna? Bardzo zdolnego syna, Przemek Iwańczyk. Bardzo. Nie słyszałem. Zdolny jest. Jeździ tam Hanower, Wolfsburg. To także musimy zwrócić uwagę. W Anglii był z Przemkiem, w ogóle też będzie live w kwestii Prawdy szkolenia, bo ma nieprawdopodobne jako dziennikarz doświadczenie w tej kwestii. Na pewno. No tutaj wszelakiego rodzaju kontakty gdzieś z klubami na pewno są bardzo pomocne i również z Przemkiem Iwańczykiem chętnie porozmawiamy, jeżeli tylko będzie chętny gdzieś tutaj do współpracy. Może zaprosi na audycję radiową to albo zaprosi. Coś, także słuchajcie, ja tak się zastanawiam, mam chyba zaproszenie, jak się nie mylę, w tę sobotę na mecz Legia Progres właśnie w jakiejś tam kategorii wiekowej. Mój przyjaciel Zbyszek Masterem ma tam syna, który jest wielkim talentem. Zaraz się szybko przeszkolimy, wiesz, może będziesz dla nas skautować. Nie, tak popatrzę, zobaczę, jak to jest. Progres, prywatny klub w Warszawie, który dopiero co wystartował, ale już ma własne boisko zbudowane za własne środki. Jestem po prostu w szoku. Kibice Tarnowi Tarnów tutaj pisali, pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Słyszałem, że nowa hala wybudowana za pieniądze właśnie z no i bo tam, czy odnowiona ta hala? Czy odnowiona, więc super, grajcie tam jak najczęściej w piłkę i rozwijajcie się. Prawda skautingu dzisiaj za nami. Jak się podobało, zalajkujcie, rozpropagujcie tę tematykę. Myślę, że Mateusz Chomiczewski ma w sobie pasję, to co lubię, ma wokół siebie pasjonatów i mówił, że jak ktoś ma pasję i chce, zajmuje to chyba dużo czasu, co? Tak już na koniec Ci powiem. No że... rzeczywiście coraz więcej. Chce Wam się? Na co wyliczy się tak naprawdę? Na zmianę polskiej mentalności. Brawo. Na zmianę polskiego futbolu. Na to liczymy. Na kanale Prawda Futbolu. Taką zmianę idącą od dołu w oparciu o ludzi z inicjatywą, z pasją. Liczy się dla nas pasja futbolu. Dokładnie tak. Mati, bardzo dziękuję za to nagranie. Również dziękuję. Pozdrawiam.